Szybkie strzały na dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym Geogasterze. Palmy, palmy, biała ziemia, to mi wygląda mi jak coś z tego kierunku. Wyglądało, tak? Dobrze jesteśmy, dobrze określiłem mniej więcej wysokość geograficzną, ale niestety już szerokości nie tak dobrze. To wygląda troszeczkę taka Grecja, być może ewentualnie tak. Ja byłbym w stanie dać tutaj na... A no, tak zaszaleję. Okej, okay, no to nie Grecja, to Malta. Unlucky, no teraz to już na pewno gdzieś te kierunki tutaj myślę. Okej, okay, pierwszy pik byłby troszeczkę lepszy. No i tutaj mamy... Co my mamy? Prawostronny ruch. Gdzie ja jestem? Czy to jest Rosja? Pozwolę sobie zagrać trochę dłużej niż 2 sekundy. Nie, to nie Rossa, ale mamy Rossa. Ale mamy podwójny język i... Dlaczego kliknąłem tam, gdzie jest lewostronny ruch? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, ostatnie mamy... szyny. Jak mamy szyny... Mamy taki klimat, to mi przychodzi tylko jedno do głowy. No i... wyspiarzem nie jestem. Na wyspach się nie znam. 7000. Nie wyszło za dobrze, ale następny daily będzie hosted by GeoGuessr. Także następny może być ciekawe. No także szybkie strzały nie były za dobre. Ale czy dobre strzały będą na rankingach? Gram na Polaka. Pierwszy pojedynek. Także mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Jestem... niewiele punktów brakuje, żeby awansować do Golda, także przydałoby się tutaj skupić. Okej, okay, my jesteśmy gdzieś, gdzie jest trochę cieplej. Ciasno, ciasne uliczki strasznie. To tak... uderzałoby to w Amerykę Południową, być może? Coś po angielsku było, ale to graffiti, to można sobie w każdym języku. On coś już ma. Okej, okay, jest tu angielski, jest ciasno, nie mam pojęcia. To może być, to mogą być Stany. To może być cokolwiek. Jednak było dobrze, Irlandia, nie wiem. To był Dublin! Nie powiedziałbym w życiu, że to jest jakiś Dublin, nie? Dla mnie to dobra. To jest szok dla mnie. Czarny samochód... Czarny samochód to, jak się nie mylę, było GT? Wait. Czarny samochód w Gwatemali? Być może też. No dobra, no to wygląda. Może kliknąć stolicę. O, nawet żem kliknął dobrze ulicę. Także nie jest źle. Dobrze, mamy następne i mamy... Etnisja. To wygląda jak... Kurde, Albania być może? No, po słupkach ci nie powiem niestety, widzu, drogi. Co to może być? Okej, okay, ale to nie są Włochy, to nie jest Albania. Czy to może być... Ale co ty pikujesz już? Pokaż mi jeszcze jedną tabliczkę, bo już mi to się nie podoba. Może być to Co mogło być to hiszpańsko? Klimatem? No zobaczymy, czy to odda. A jednak Czarnogóra. No taki język mi nie pasował. No niestety, w pierwszej potyczce nie idzie mi najlepiej, także nie tracę czasu i rewanż. Dobrze, to teraz muszę się dobrze popisać. Chciałem, kliknąłbym Albanię, byłbym bliżej, bym nie przegrał, nie? Brak riftów i mamy flagę. Czego to była flaga? Proszę, nie... Jeszcze tej flagi tu jest dużo, nie? Ja muszę sobie flagi ogarnąć, kurde. To jest Ekwador. Nie, to była flaga Chile, a byliśmy tak blisko wody. No nieźle. No nieźle, no w Chile to faktycznie flaga Chile. No niestety. Nie dałem sobie rady, bo tyle jakby... O, głupio. To rewanż chyba nie będzie po mojej stronie. Ale mamy Europę? SR. Okej. Okay. Co? Co to za SR w Belgii, przepraszam?
Wypraszam sobie jakiś kurde importowany, kradziony, nie wiadomo co. Takie rzeczy. Ruch lewostronny, żółte blachy i zaraz się dowiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Europie? Nie, nie jesteśmy w Europie. Czekaj. Jak ja znowu pomylę. Takie szóstki to jest Tunezja, prawda? Tak, i one nie są na mapie dobrze podpisane. Ale jeszcze tutaj sprawdzę, czy tu nie ma takich szóstek przypadkiem. Nie, i jeszcze Katar szybko. Nie, Katar też ma inaczej, no dobra. A jednak tutaj, no... I tu są takie szóstki, bez kitu. No to nie. To GeoGuessr mi spuszcza niezły łomot w tym momencie. No mam nadzieję, że trzeci raz na tą samą osobę nie trafię. Ale strasznie, strasznie, no od tej gry wystarczy tydzień przerwy i już człowiek nie wie, gdzie jest, nie? Już nagle cała wiedza poszła. I tylko wiem, że jestem w Europie, znaczy więcej się coś dowiem, żółte znaki... To... Zanim jest dość mocno zbejtowały, ale ten samochód tutaj... O nie, ja do niego nie podjadę. No to czas stracony. Jeszcze nie mam języka, co najgorsze, dobra, teraz mam. Okej, czyli to może być coś poddanie. Może być coś poddanie. Okolice? O! Cześć! SE? Nawet tutaj kliknę. No właśnie, kurde, te domeny to są takie... niekiedy podchwytliwe. Tak, tak, teraz dobrze. I uwaga, czy ja... pikując stolicę... ładnie zaczynam. W końcu coś po mojej myśli. W końcu po mojej myśli, bo Serbia jest republiką serbską i ma RS domenę. Dobra, okej, okay, Rosja, to już widzę, że na pewno Rosja, a czy ja zobaczę, po tej stronie masz kierownicę? Okej, okay, po lewej. No niestety, po cyrylicowemu to ja... Jakaś mniejsza miejscowość, no nie... No. Chwila. Czy wy macie tak, Unia? A jak mamy cyrylicę i Unię, to mniej więcej coś te okolice mogę klikać. Tu myślę, że może być dobra. Jeszcze taka kamera, taka z tej starszej geny tutaj zdecydowanie. Serbia miała Serbia ma Cyrbice ma. Dobra, ale znowu zadaję obrażenia, także tutaj jest szansa, że troszeczkę się odbije na tym. Uju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 j
Hyundai. Znowu ten język, kurde, z linii złożonych. Akurat jak gram, kurde, na odcinku, to muszę się błaźnić. A jak gram na offstreamie, to same, nie wiem, dostaję Węgry, kurde, Polskę. Anglię, UK ciągle taką łatwą do zgadnięcia, nie? A jak gram, kurde, no to dostaję takie coś. Nie no, to, że oni nie używają jakichś, nie wiem, normalnych języków, to jest... Nie wiem nawet, gdzie tu klikać. Klikam tu. Bo nie wiem. Okej, okay, dobrze kliknąłem. To było tam, gdzie jeszcze mnie nie było. No i sztuczką, którą zrobił mi mój przeciwnik wcześniej. Udało mi się wygrać. Nie wiem, co on kliknął totalnie, ponieważ kliknął u siebie w USA. I od razu przechodzimy do kolejnego pojedynku. Witam. Tam w ogóle widziałem, że jest quest dzisiaj na wygranie trzech dueli, także musiałbym wygrać dwa z rzędu. Okej, okay, żółte blachy, już mi się to podoba. Czy ja to coś przeczytam? Kurde, niekoniecznie. Niekoniecznie, bez odbicie lustrzane, ale tak, żółte blachy, czyli jesteśmy Luksemburg, umane na Holandia, bo jest język niemiecki. I to tak bardziej Holandia mi wygląda, no takie właśnie ścieżki mniejsze, bardziej tutaj pod rowery dostosowane niż pod samochody, chociaż jakieś samochody tu stoją. Aj, pełno, pełno, dobrze. Amsterdam, Rotterdam, dobrze, to coś kliknijmy, tak, a tutaj. Lecimy, skoro przeciwnik nie pikuje, to ja zapikuję pierwszy i go trochę pośpieszę, żeby nie szukać dokładnie, bo na tym... Bo szukać dokładnie to mogę później. Okej, okay, to było troszeczkę wyżej. I nie wiem, czy szczerze bym to znalazł, jakbym grał od razu. Jakbym szukał jakichś szczególnych informacji, także myślę, że dobrze, że postąpiłem pikując dość szybko. I mamy najgorsze Stany łamane na Kanadę, mi się wydaje. Chyba, że nie. Jesteśmy... Okej. Okay. Bo jak nie będzie znaku stopu... Co będzie? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy w nigdzie to znaków stopu nie daliście? Naprawdę? Znaczy stopów, no ogólnie tego. Szukam tak zwanego... O, co tu mamy? .com! No nie, no takich rzeczy to nie róbcie. Czy ty masz może flagę?
No mi się... Ja rozróżnię flagę. Takie brytyjskie. Dobra. To jest Nowa Zelandia. Mam pewne podstawy, żeby tak twierdzić. Mam pewne podstawy, żeby twierdzić, że to jest Nowa Zelandia. A niekoniecznie Australia. Co? O, im kosze na drut postawili. Kosze wietrzą. Czapy łapią. Czy tam inne węże? Okej, okay, ale brak info. On też szuka, nie pikuje. Także to może być długa runda. Długa runda może być. Nigdzie nie ma żadnych znaków, poza tym, że to jest 50. A tu nie ma. Nie ma znaku na takim rozjeździe? To aż dziwne. To był bardziej w Nową Zelandię szedł jednak, kurde, tak. Tą górną część jeszcze tam bardziej górzystą. Być może się walnę, być może teraz stracę punkty, ale... Skorygować na Sydney. Nie, ryzykuję. Let's go. Chłop znalazł... Dosłownie... What? Była taka wysepka jakaś w środku? Wyspa w wyspie. Yo, okej, mamy... Okej, mamy szyny. Speedrunujemy Guatemalę? Czy nie? A jeszcze jakiś język hiszpański, tak dla pewności, co? Będzie tutaj coś? Nie, no to wygląda. Nie oszukujmy się, tak. Dobra, nie szukamy, klikamy. Jakiś dziwny znak, czekaj, co to jest? A, coś po... Republika Dominikana. Nie ma szans, że ja wyspę. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy są wyspy, czy nie. To jest dla mnie wielka zagadka. Także ludzie, którzy znają wyspy, przede wszystkim w Silverze, nie? To są osoby, które będą mnie pokonywać. Znowu nie Europa. Niedobrze. Central, dobra, mamy tutaj... co my mamy tutaj? Co my tu mamy? Czarne takie blachy całe? What? Trochę jak Meksyk... Trochę jak Meksyk wygląda? Nie no. Ej, to jest duże jakieś. Co to może być? Macie jakąś domenę tutaj może? .com? Co to jest? Enventa. I taki widok miasta. Nic mi to nie mówi niestety. O, cześć. Nie wiem. Że nie Kolumbia. Bo Meksyk mówiłem, nie? Montevideo! Nie byłem nigdy w Montevideo, nawet na mapie, także... Nie było szans. Bardzo ciekawie wyglądało to. Dobrze, no to jeszcze laścika zagram, żeby nie było za mało wrażeń. Chociaż, kurde, popunktowo to ja dzisiaj tracę, a nie zyskuję. Zaczynamy od czegoś, co wygląda jak... Grenlandia? Przepraszam, Islandia bardziej. Ja bym to pod Reykjavik kliknął po prostu. Mi klimatycznie pasuje. Może... Może głupotę teraz strzelam. No ale klimatem tak mi pasuje właśnie. Czy to może być jeszcze ta Rosja? Nie, raczej nie. Takie domki. Okej, tak była Grenlandia, kurde. To był nuk. Ale jestem kapkę bliżej, ponieważ kliknąłem stolicę. No tyle. Dobrze dla mnie. Najlepiej, żeby nic cyrylicy językowego tutaj nie dostać na tego przeciwnika. Okej, ale dostajemy... Nową Zelandię mamy na Australię? Again? No co ty dajesz? No ta, po lewej zasuwa. Czy wy nie używacie znaków na skrzyżowaniach? No nie używają. Let's go! Okląd znowu! Nice! I teraz ładny hit zadaje. Dobrze, jestem blisko. Może coś jeszcze ugram, może coś jeszcze ugram. Może nie będzie najgorzej. Ale ciekawe, że w Okląd nie używają tych takich śmiesznych kurcze blade. Nie no, takie coś tu... Europa, nie? Co ja mam ci po tym kliknąć, przepraszam? Kurde, cegły, kupa cegieł. Atrakcja turystyczna. Nawet języka nie ma, to się nie nadaje do tego geogesera ogólnie, ta plansza ogólnie. Ale po ziemi patrząc, taka czerwona ta ziemia, nie? Nie mogę tam iść, na drogę nie mogę wyjść, no nie. Ej, taki dach? Taki dach? Nie no, taki dach to... Wszystko... Co azjatyckie nie jest mi obce. To jest... No mogłem niżej nawet kliknąć, żeby jeszcze więcej złapać tego terenu, ale... No taki dach? To muszą być...
Okej, okay, Kambodża. Nie, no palwroty z Kambodżą, nie? Las w Kambodży ci dadzą, nie? I weź zgadnij, gdzie jesteś. Przynajmniej nie Europa, ale ten dach dużo mnie naprowadzi. Jakbym w Chiny byłbym lepiej usytuowany. Słupki nowozelandzkie, można tak powiedzieć? Nie wiem, nie znam się na słupkach. Zobaczymy, czy słupki z takim śmiesznym czerwonym przy ruchu lewostronnym to jest Nowa Zelandia, okej? Okay? Czegoś się nauczymy dzisiaj może. Czegoś się może dzisiaj nauczymy. Nie kliknął w ogóle! Wygrywam! I tak to była Nowa Zelandia, także umiem zużyć słupek w Nowej Zelandii. W miarę. Także dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. I ogólnie jestem jeden stopień przed awansem do Golda. Także czy uda mi się awansować do Golda, tego dowiecie się już w następnym odcinku z GeoGuessera. Na razie, hej pa! Cześć!